Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, no wszyscy grają z Betharmon na chess.com. Postanowiłem ja się z nią zmierzyć. Tylko że zacznę od razu od najwyższego poziomu tutaj wgranego bota, czyli 2700 według oceny tutaj chess.coma i 22 lata ma Harmon w tym momencie, więc chyba jeśli chodzi o serial, no to najwyższy poziom w danym momencie. No i zacznę tutaj grać bez ta partia jest rozgrywana bez czasu, więc będzie można sobie sporo pomyśleć. No i zaczynamy. Rozpoczynam ruchem D4. O, dostałem posunięcie F5. No dobra, mamy obronę holenderską. Będziemy mieli obronę holenderską, więc trzeba zagrać ruch C4. Na razie wszystko gra na spokojnie. Posunięcie E6. No dobra, tak można oczywiście grać. Można też próbować przez G6 ustawiać domek w holenderskiej. Zagramy sobie skoczek na F3. Ok, skoczek F6. Niech nas to nie zmyli, że tutaj Betharmon, czyli bot na chess.comie w tym momencie gra dosyć szybko i wprowadza nas w wir szybkich ruchów. No nie mogę tego, nie mogę w ten wir szybkich ruchów wejść, tylko spróbujemy grać wolno, chociaż kuszące jest, żeby grać oczywiście szybko. Goniec B4 szach. No dobra. Teraz pytanie, czy zasłoni. No, skoczkiem na C3 się nie zasłoni, bo mi wybije i zdwoi mi pionki. Będzie nieprzyjemnie. Przepraszam. Może zagramy goniec na D2. Aczkolwiek jeszcze skoczek D2 mnie kusi. No, chwila, mogę się zastanowić. Nie muszę się tutaj śpieszyć, oczywiście. Ale chyba goniec D2 wydaje się sympatyczne. Wymiana tych gońców myślę, że będzie ok. Teraz pytanie, czy hetmanem, czy skoczkiem. Teraz tak, jak zbiję skoczkiem, to mi skoczek od razu tu nie wchodzi, ale z drugiej strony skoczek by mi się bardzo przydał na C3. No jak zbiję hetmanem, skoczek wejdzie na. Nie, no zbijamy hetmanem, bo skoczek na C3 się lepiej komponuje. Tu jak skoczek E4, to hetman C2, potem skoczek na C3. Dobra, goniec G2. Po roszadzie trzeba zagrać od razu. No właśnie, ruch D5, ok. No to po ruchu D5 od razu gramy hetmanem na C2, żeby tego pionka bronić. Poza tym ten skoczek zawsze tutaj wchodził. No i mamy taką kamienną ścianę, można powiedzieć. Dobrze, roszadę zrobić trzeba, to bez dwóch zdań. I już myślę, że jest w miarę. Ruch A5, bardzo ciekawe posunięcie. W kamiennej ścianie generalnie gra się C6, ale tutaj widzę, że aktywność tego skoczka może być niezła na polu B4. I teraz pytanie, czy zagrać właśnie tutaj skoczkiem mimo wszystko, bo wiem, że ten pionek może tutaj nieźle mi namieszać. No taki ruch w ogóle będzie bez sensu, bo zagramy A4 i przygwoździmy te dwa pionki na A3 i na B2. Przychodzi mi do głowy jeszcze zagranie skoczek C3 albo skoczek A3, ale skoczek A3 może być takim ruchem dziwnym. Ten skoczek później nie będzie miał za bardzo gry. Biorę pod uwagę, że gram z maszyną, więc nie chciałbym chyba tutaj kombinować za bardzo z jakimiś takimi niekonwencjonalnymi ruchami. No dobra, ale chwilę się możemy zastanowić. Jeszcze chodzi mi po głowie taki ruch wieża C1 nawet z opcją wybicia i po linii C, żeby tu uderzać. Może w ogóle od razu zbić tutaj, ale może być tutaj zagranie. No właśnie, sprytnie. Może B3, dostanę A4. Nie chciałbym się tutaj wplątać w jakieś niepotrzebne chocki, klocki. Skoczek C3 chodzi mi po głowie. Skoczek C3, ale ona mi zbije tutaj pionka i tego pionka będzie broniła. No, z człowiekiem bym się nie zastanawiał ani chwili, bo ten skoczek będzie mi ładnie bronił tutaj na A4. Ale jak mi zbije na C4, zagram wieżą na D1. Czy tylko piona jest w stanie obronić B6? Tutaj. Nie, no dobra, zagrajmy skoczek C3. Zaryzykujemy. Znaczy, ryzyko, nie ryzyko. Widzicie, odpowiedź maszyny jest natychmiastowa. No to teraz tak. Mogę tutaj zbić. Mogę tutaj zbić. I to mi chyba bardzo pasuje, słuchajcie. Otwieram po prostu linię i też troszeczkę gońca. Dobra, bicie pionkiem. Teraz mogę sobie nawet tak zagrać, tylko muszę brać pod uwagę wtrącenie na B4, ale zaraz, słuchajcie, atak na B3 z opcją ataku tutaj i ataku na B7.
Tylko teraz tak, zagra mi na przykład A4, ja wybiję skoczkiem i tu są jakieś kopytka, bo goniec patrzy ładnie zwierzę na A4 i mi wtedy wybije. No dobra, trzeba się chwilę zastanowić, może hetman B3, chociaż chce mi się wyprowadzić wieżę kolejną, ale może jest teraz okazja, żeby spróbować pionki pozbijać. Chociaż nie, słuchajcie, jak zagram tutaj, ten pionek praktycznie będzie nietykalny, bo wieża B8, ta aktywność tu się robi ogromna. Hetman B3 chyba w takim razie odrzucam. Spróbuję zagrać bardziej solidnie, może wieża D1 albo wieża C1. Dobra, wieża C1, wydaje mi się, że trzeba grać wieżą na C1, żeby na tą wolną linię jednak wjechać. Hetman E8 tak szybko, aha, nie pozwala mi zagrać skoczkiem na E5. No tak, sprytnie, sprytnie, pani Harmon. Może spróbujemy w takim razie. Wydaje mi się, że to jest w miarę chyba wszystko dobrze póki co. Może skoczek. No, a nie, skoczkiem nie mogę tutaj, bo właśnie goniec będzie mi mocno atakował, ale to jest sprytne zagranie. Wiecie co? Może teraz ruch A3. Ustawię pionkę na czarnym polu, goniec stoi na białym. No, ten ruch teraz niby jest możliwy wtedy. Wtedy jest możliwy. Skoczek tu się wpakuje. No nie chcę sobie robić słabości. To są właśnie te dylematy. Okej. Muszę się zastanowić. Dobra, wprowadźmy wszystkie figury do gry i zobaczymy, co się będzie działo. Niech będzie tutaj wieża D1. H6? H6. To też jest opcja tutaj wejścia hetmanem na H4. To są normalne plany. Ale teraz mogę chyba zagrać tu. Jak bicie, bicie, no to ten pionek będzie miał problemy. Dobra, jedziemy ostro. Aha, poczekajcie. Zagramy tak, to ona mi zbije tutaj. Stracę materiał, stracę pionka. A no właśnie. A no właśnie. No to może w takim razie ruch E3. Ruch E3. Będziemy tego pionka bronić. Hetman E6. Jak dziwnie gra ta maszyna, powiem wam szczerze. Teraz tak mi się chce zagrać tu. Chce mi się zagrać tu. Jak skoczek na B4, to ja biję tam, atakując hetmana. Tu biję hetmana, tu biję. Wydaje mi się, że to będzie ok. No właśnie kwestia, czy tą linię przytrzymamy. Czy teraz na przykład można tak zagrać. Ale też mi się chce zagrać takie posunięcie. Skoczek E5 z aktywnością. Zagramy skoczek E5 mimo wszystko. Dobra, wieża D1, świetnie. Teraz mam do wyboru albo zbicie gońca, albo wymianę tutaj tego skoczka, który wbrew pozorom paskudny troszeczkę był. Co lepsze? No właśnie. Tutaj też jest potencjalnie atak na tego pionka dosyć mocny. Hetman B3 z atakiem. Teraz tak, po hetman B3 trzeba się liczyć z odejściem gońca, ewentualnie wybicie, wybicie. Hetman wybija i tam dalej tutaj bije, jest chyba w porządku. No, otworzyć pozycję w dobry sposób, ale może teraz skoczek A4 mimo wszystko zagrać. Skoczek A4, bicie tutaj, hetman wybija. A, no właśnie, nie będzie chyba dobrze to wyglądało. W takim razie, pani Harmon, spróbujemy. Wiecie co, chyba jednak tego gońca wybije. Jednak goniec to jest taka figurka, która potem by się uaktywniła. Fakt, że że ten goniec tutaj w białe pola uderzał, znaczy w białe pionki uderzał, ale teraz spróbujemy może tak zagrać. Tak spróbujemy. Tutaj też ten pionek jest broniony. Dobrze, konik na A4 z opcją taką. Wybicie. Oto ciekawe. Słuchajcie, nie wybicie, przepraszam, konik E4, bo ja już skróty myślowe tutaj mam. Teraz tak, tutaj zagram, to mi wymieni, będę stał dobrze, a jak zbiję tutaj, jakiś pionek zbiję, wchodzę na C5 z widełkami, więc jak zbiję na E4, hetman wybije, powiedzmy tym pionkiem, skoczek tutaj i biorę pionka i wisi skoczek, będę miał piona więcej, ale jak zagram F3, skoczek odejdzie, zagram tak, a będę miał tutaj z szachem. Dobra, to jest chyba dobry moment na zbicie skoczka na E4. Jeszcze chwilę się zastanowię. Goniec bije E4, hetman bije. No chyba będzie wyglądało dobrze, to jest dobry moment, tak. Okej.
Z tym się oczywiście liczyłem. I teraz tak, skoczek na C5, no to mi wybije tutaj. To muszę chyba sam wybić najpierw tak. No dobra, wydaje mi się, że będzie ok. Wybijamy hetmany. Przynajmniej wiem, że nie dostanę szybko mata. To posunięcie jest dobre. Słuchajcie, wydaje mi się, że mam o wiele lepszą pozycję. O wiele lepszą pozycję, bo po linii C tutaj zagrywam sobie bardzo mocno. No dobra. W takim razie mogę też tak zagrać. Wieża D5. Bije tutaj. Wieża B4. Wieża B5. Bije tu. Wieża bije. Będę z pionkiem więcej. Chyba tak trzeba po prostu zagrać. Jest chyba najlepszy moment. Tutaj. Aha, bo jeszcze wieża może zagrać na B8. No dobra. Trzeba bić. Aha, no trzeba bić, dobrze, trzeba bić, pionek więcej. Wow. A tego ruchu to się nie spodziewałem, przyznam się. No tak, tutaj skoczek chce się na D3 władować. Teraz co z tym pionem? No dobra, to tego nie przewidziałem, ale jest pionek więcej, więc tutaj na pewno jest dobrze. Tylko teraz tak, zagramy A3, skoczek na D3 z atakiem na wieżę. Wieża C2, wieża B8, tutaj zbiję, tu pójdą bicia. No dobra, będzie chyba dobrze. No fakt, skoczek się ładuje na D3. No wieża C2, tak zaplanowałem, tak zagram. No właśnie, bo tutaj ten pionek podwisa. No to teraz myślę, że tutaj na C5 trzeba skoczkiem. To wydaje się dobra pozycja, słuchajcie. A to ciekawe ciekawostki. Wieża D2. Wybicie. No wieża D2. Muszę w ten sposób zagrać. Aj, skoczek E1. Skoczek E1. Tego nie przewidziałem. No to szachuś, pograłeś teraz. No jednak maszyna trochę tutaj zagrywa sprytnie. No teraz tak, no grożą widełki. Jak zagram wieżą gdziekolwiek, to mi tutaj zagra i weźmie wieżę na czysto, więc muszę chyba królem podejść. Będzie wymiana. No będę walczył o remis. No jest pionek więcej na szczęście. No dobra, jest ta jakość mniej, ale jakaś może aktywność się tutaj wytworzy. Teraz B3 chyba muszę zagrać, żeby nie pozwolić tutaj wieży zagrać aktywnie. Król będzie gdzieś tam zmierzał aktywnie. Dobra. Teraz pytanie, jak grać, żeby tu próbować. Ale pograłem. Tutaj jakieś otwieranie będzie z tej strony. No było bardzo ładnie. Było pionek więcej. Po prostu podstawiłem tutaj taktycznie. No cóż, zagramy królem na E1 z opcją tutaj, tak, żeby się pokazać. No właśnie, będzie tutaj szorstkie, ostre granie. Czy król ma się trzymać blisko, czy tam próbować zagrać? No dobra, spróbuję jednak zagrać bliżej. Wieża E8 i jeszcze królem bliżej. I wieża pewnie gdzieś tutaj wyląduje. A, no właśnie. Tu mnie ładnie przygwoździła. Pytanie, czy tak mogę zagrać? Może zagramy najpierw tak. Wieża C1, żeby tam była opcja na H1. Zagramy H4 za chwilę. No tutaj się trzymam. Dobra, tak zagrać nie mogę, bo na B3 dostanę kopnięcie. A jak zagram tu, żeby zablokować to skrzydło, będzie bicie w przelocie, zagram wieżą. Wydaje mi się, że dobry ruch. No właśnie, król szybko poszedł. Dobra, wydaje mi się, moi drodzy, że remis mam w kieszeni. Podprowadzimy sobie króla trochę wyżej. Remis niby w kieszeni jest, bo ona nie ma jak się tutaj przedrzeć. Mogę zrobić 100 różnych ruchów. Nie ma jak się przedrzeć tutaj czarny w tym momencie. Znaczy są jeszcze jakieś tam opcje, prawda, na przełomy, ale chyba ja może pomyślę o wygrywaniu w ogóle tej pozycji. Dobrze myślę, czy źle myślę? Jak zagramy tak. No właśnie, pionki nie mogą się cofać. Może spróbujemy tak na razie. No ruch za darmo, tutaj nie muszę naprawdę robić dokładnych posunięć. Widzimy, że król będzie chodził sobie w miejscu i może być dobrze. Teraz pytanie, czy jak zrobię przełom i otworzę jej wieżę jakąś, to może być problem. A słuchajcie, teraz D5, bo teraz nie może zdwoić, bo zagram tak. Tylko teraz pytanie, czy D5 przechodzi i czy daje mi jakieś korzyści. Król potem pójdzie na przykład na F6.
No nie, to otworzy pozycję. Jednak ten pionek jest tutaj bardzo ważny. Taki ruch nie, też nie przechodzi. To nic nie daje. Zagramy może tak. Słuchajcie, no chyba będą musieli się pogodzić z remisem. Ciężko powiedzieć, jak teraz zagrać. Jakbyście grali, moi drodzy. No B4 chce mi się niby zagrać. A, dobra, zagram kilka ruchów takich. Zobaczymy, czy w miejscu faktycznie maszyna będzie stała, czy ma jakiś pomysł na progres. No dobra, wydaje mi się, że trzeba się godzić z remisem, więc będę sobie grał tylko wieżami. Może tutaj maszyna zgłupieje troszeczkę i będzie chciała grać na wygraną. Tylko muszę defensywnie uważać na moją grę, bo to taki ruch będzie grozić, więc zagramy wieża E1, żeby tutaj odbić i tutaj atakować. No dobra, będę próbował też w ten sposób. Myślę, że tutaj jak gramy bez czasu, bez presji, no to będę sobie grał po prostu w miejscu. Niech się tutaj próbuje Beth Harmon przebić przez obronę szachusiową. Dobra, H5 to już pokazuje ewidentnie, że nic tam się wielkiego nie dzieje. Dobra, będę grał po prostu w miejscu. Poczekam na jakiś błąd przeciwniczki. Dobra, z powrotem. Może maszyna gdzieś się pomyli, zobaczymy. Ale wydaje mi się, że nie, że to może się skończyć po prostu remisem po 50 ruchach. Dokładnie. Ja będę też czujnie patrzył, czy nie mam jakiejś tam po prostu opcji. No dobra, to wszystko stoi w miejscu i będę grał sobie w miejscu. No tak, znowu nie mogę tu zagrać, bo będzie szach. Tutaj to szach. No i wtedy przegram. Zagramy tak. Okej, no wszystko stoi w miejscu. No i sobie gramy. Powtarzamy ruchy. Może wieża C2. Ok. Zawsze mogę sobie też ruch A4 zagrać, chociaż puszczam wtedy ruch B4. Może nie ma sensu. No już słuchajcie, 60 posunięć. Ale może poszukać wygranej, szachuś. Jakbyś spróbował króla przestawić tak. Wieża C1, wieża C4 i tutaj na tego pionka. Słuchajcie, może spróbujemy. Spróbujemy tak. Tylko ja muszę na ten przełom uważać. Oczywiście, na ten przełom trzeba uważać, zdecydowanie. A tutaj? Nie, bo wieża B6 szach. Zagramy tak. No poszukam tej wygranej. Remis z tej pozycji miałbym na pewno bez dwóch zdań. Tutaj może królem w ten sposób? Nie, może tutaj. No, ten przełom jest dosyć groźny. Trzeba na ten przełom uważać. Zagramy wieżą na C4. Ok, i wieżą tutaj na A4. Dobra, i króla podprowadzimy. I teraz pytanie, czy ja mam szansę tutaj w tej pozycji coś uzyskać? O, to jest ruch ciekawy dla mnie, gdyż mogę dać tutaj, gdyż mogę zagrać tutaj. A, no właśnie, nie wiadomo. Właśnie, ale jest ruch pionkiem, który daje jakieś możliwości. Teraz tak, zagram tutaj, to dostanę strzał na B3, wezmę wieżę, ona wybije wieżę, ja wybiję tu i będzie tutaj ten pionek męczony. No i teraz kwestia, czy ja dobrze to policzę, tą wieżówkę. Oczywiście też mogę zagrać tak. No właśnie, bo jak ten pionek mi poleci. Słuchajcie, ale na przykład taki ruch. A to cały czas tutaj dostanę, bo tak mi się podoba ten skoczek na F4. Może teraz jakoś spróbować znowu króla przemieścić w tył, wieżę wstawić na C3 i tym skoczkiem się oswobodzić, gdy ten pionek na C6 stanął. No cóż, ciekawa sytuacja mimo wszystko. Ja tu się bawię na pewno za darmo, tylko teraz kwestia, jak dalej to kontynuować. Szalenie ciekawie to wszystko się potoczyło, powiem szczerze. No tutaj muszę bronić, dobra. Teraz pytanie, jeszcze raz tutaj przeliczę. No bo jak tu, a jak na przykład wieża ruszy tutaj, dam szacha i wezmę tutaj. No tutaj cały czas wisi. Nie, jak dam się tutaj oswobodzić wieży na B3, to będę miał małe szanse. No ale mogę spróbować zagrać tak, jeżeli tu, to na zawsze mogę wrócić, prawda? Ale teraz kwestia, jak tutaj, to tutaj. Tutaj, tutaj. No wieża jest nieaktywna, muszę wybić, wieża B2.
Tutaj wieża A6. Wybije pionka, albo da mi szacha. Król podejdzie tutaj, tu. Czy ten pionek mu szybko tam dojdzie? No to są właśnie te dylematy. Na szczęście presji czasu nie ma, można spokojnie pokombinować. Jeszcze raz, tak, jeżeli będzie bicie, bije tu wieżę, wieża wybije, bo musi. Mogę też królem na C5 zagrać, ale wieża B2, tu wybić. Wieża wybije. No wybić tu. Właśnie to są te tempa. Jak zagra mi tak, tego mi weźmie, ten chyba szybko dojdzie. Kurczę, to chyba jest wygrana. Jakby ten wariant tak poszedł. Jeszcze raz, skoczek na D7, wieża B7. Nie, skoczek na D7, bicie tu, bicie tu, bicie tu. No wezmę tego pionka raczej, żeby wieża była swobodna. No wieża B2 dostanę. Ale zaraz, poczekajcie. Tak, bicie, bicie i mogę królem na C3 zagrać, ale wtedy wieża by też B1 może ruszyć. Zbicie. Wieża będzie musiała zagrać tak. Ja sobie mogę wtedy zagrać wieżą. Wybicie, wybiję. Pionek do góry. Wydaje mi się, że będzie dobrze, ale też teraz pomyślę nad planem król C3, król C2. No tamte wieże sobie mogą oczywiście latać w jakiś sposób. Wieża na C4, wieża C3, żeby bronić tutaj tego pionka. Znowu muszę roszadę z królem tutaj wieżą porobić, żeby wieża broniła pionka, żeby skoczek miał swobodę. No słuchajcie, nie, to chyba będzie zbyt zagmatwane. Muszę chyba tak zagrać. Dobra, ryzykujemy. Skoczek na D7. A jednak, moi drodzy, a jednak nie zbiła mi tutaj na B3. No więc teraz przynajmniej wiem, że ten wariant nie był dobry dla czarnych, co liczyłem. No teraz tak, mogę dać szacha, król odejdzie, zbije tutaj. No ale dostanę tutaj kopnięcie. No więc muszę wrócić. Dobra, no to gramy ten plan długi, który sobie tutaj wcześniej zaplanowałem. Może tak, tędy. Tutaj, może teraz skoczek gdzieś by odszedł. Dobra, wieża C4, żeby tutaj już patrzeć. Skoczek nie ma teraz swobody gry, no właśnie. Skoczek teraz mój nie przejdzie. Nigdzie. Tak, jeszcze mogę, ale to też nic nie daje. No dobra, wieżę wrócimy na C1. No i króla podprowadzę. Dobra, teraz mam opcję poruszenia się skoczkiem. Szacha, wzięcia tutaj. Byłoby cudownie. Jest to opcja, słuchajcie. Taki ruch chyba nie zaszkodzi, bo mam wieżę B1 i bronię pionka B3. Więc chyba tak zagramy. Ale pewnie król ruszy tutaj. Wow! Wieża A7? Tutaj gram, wezmę pionka. Tutaj gram, król odejdzie na D6, wezmę pionka, ale dostanę przełom. Dobra, ryzykujemy, słuchajcie. Znaczy, powiem w ten sposób, remis tutaj mam, jakbym wrócił skoczkiem na C5, no ale cóż, no odpowiedzialność jakaś, tak? No dobra, gramy tak, wezmę pionka. No biorę tego pionka. Będzie C5, dokładnie, tak myślałem. Ale teraz, słuchajcie, pojawia się kolejna ciekawa rzecz, bo jak zagram tak, aha, tu dostanę przełom. Muszę zagrać wieżą na D1. Wieża D1, odbić tutaj z szachem. A no właśnie. Tutaj jest problem. No, zająłem się pionkiem. No, wybijam z szachem, król musi odbić. No i wieża na B1, bronić pionka trzeba. Teraz skoczek na szczęście wraca. A no właśnie, szachuś, robi się nieciekawie. Oj, robi się nieciekawie. No teraz tak, chyba królem tu. Dostanę szacha wieżą. No i król tu i wieża C2. I mnie załatwi. Wieża D1 wymienię. Tutaj. Pionek do góry pójdzie.
Jeszcze mogę tak. Nie, nie mogę, bo dostanę tutaj strzał. No tak, to teraz mogę mieć przegraną, bo uaktywniłem wieżę przeciwnika. Przeciwniczki. Fuu, jakbym jeszcze skoczka na d4 miał. Niestety go nie mam. No, powłaściłem się na pionka. No faktycznie, dobrze to nie było przeliczone. Myślę, że tak. No nie mam wyjścia. Nawet nie mam jak tego pionka na f2 obronić później. Puh. No tak, król d2, wieża d7, król e1, wieża c2. Tak będzie to wyglądało. A wtedy może skoczek e2? No dobra, tak trzeba grać. Nie ma wyjścia. Tak trzeba grać. Wieża c2 to jest od razu jest zagranie. Może tak, ale to wtedy będzie przepchanie na pewno. Jakbym się pozbył tego pionka, to może by było ciut lepiej. Wtedy można by było wieżę próbować wymieniać. A tak jak teraz zagram tak, wymieni mi wieżę, ten pionek poleci. Tutaj. Ciekawe to wszystko nadal. Ciekawe to bardzo wszystko wygląda. Tutaj. Czy to coś zmieni? Pewnie nie. Pewnie jeszcze pogorszy sytuację. No niestety nie wygląda to dobrze teraz. Jakbym tak zagrał. Tak, bym zagrał na H5. Nie no, H5 chyba nie przechodzi. W każdym razie wiem, że na pewno był remis, więc ten remis sobie w głowie zakodowałem. Mamy 84 ruchy. No po prostu poszło ryzyko z maszyną. Z maszyną może nie ma co ryzykować faktycznie. Może taki ruch w ogóle zagrać, żeby później tak, ale nie, król mi tutaj wejdzie. Nie, nie wejdzie, bo tak i tak zagram. Na przykład. Tak. I tutaj. Wybije mi tu, ja wybiję tu. Ale wieże na dwójce, jak się pojawią, to są groźby matowe. Niestety są wtedy groźby matowe. Nie mam jak chyba tego pionka nawet obronić. Nie ma jak. Jak zagram wieżę na D1, wybicie, wybicie. No tak, tutaj poleci, ten poleci. No jest w trąbę. Zero litości, pani Elizabeth. Zero litości. No cóż, wieża D1. Wieża D1. Na pewno partię miałem dobrą. Dobra partia była. Wieża D1, wieża D1. No zbije mi tutaj skoczek. Jest nieskoordynowany za bardzo, ale chyba nie mam wyjścia. No dobra, gramy wieża D1. Moja nieaktywna wieża nic niestety nie zrobi. No właśnie. Otóż to. A zagram tak? A, mogę tak zagrać. Trzeba tak zagrać nawet. Tu bronić pionka. Wymiana. Świetna dla mnie informacja. Wymieniam. Okej, gram tak. Aha, ja tutaj tak naprawdę stoję w miejscu. O, teraz pionka będę mógł przepchać. No muszę tak. Wieża, tak. Tutaj bronimy pionka. No i królem nie mam wyjścia, przemierzam do F1 i tak. No i teraz tak, nie podprowadzę. No mam króla nieaktywnego, niestety. Tak i tak spróbujemy. Tutaj. No tak, spróbujemy walczyć o remis. No wiadomo, tego pionka przegrywam. Tak, zagramy. By tego spróbować zdjąć. I zdejmuję. I zdejmuję. Dobra. Czy to jest blisko remisu, moi drodzy?
Tak, zagram, to będzie musiała bronić, tak. No dobra, tak zagram i przejdę królem sobie na e2. Okej. Wydaje mi się, że tu jest remis mimo wszystko. Zagrajmy sobie tak. Okej, i zagram z powrotem, żeby tego pionka męczyć. Aha, król będzie go bronił. No dobra, teraz tu mam taką małą twierdzę i muszę się tego trzymać. Teraz kwestia ustawienia twierdzy. Czy królem stać na G2? Znaleźć taki plan, żeby stać w miejscu. No, bo ta wieża się zaraz tam przerzuci. Jak podejdę pionkiem, to ten król zawsze będzie miał opcję, ale tutaj będę miał też jakieś opcje gry. Zagramy tak, no to król pójdzie tutaj oczywiście. A wyszło fajnie w sumie. Końcówka niesamowicie ciekawa. No wygrać nie wygram, ale o remis trzeba tutaj zawalczyć. No dobra. Twierdza, twierdza. Król F1, król F1. Czy tu się ustawić już tak pasywnie? Ciężko powiedzieć. Może tak od razu, ale to wtedy król pójdzie tutaj. A może to jest dobry pomysł? Wtedy król D2 i wtedy tego wezmę. Spróbujemy. No i tak. No i z powrotem. I z powrotem, bo tutaj wieża musi pilnować tego pionka. I z powrotem. Tak jest. Nie pozwoliłem królowi na F5. To jest, myślę, ważna decyzja. No jeszcze wieża tutaj może oczywiście ruszyć. Nie ruszył. A, to idę w ten sposób. To jest jeszcze lepiej. To jest jeszcze lepiej. Ha, tutaj wieża F8. No to nie będzie dobrze. Ale sprytnie. Ale mogę tak zagrać. Jeszcze wyżej. A tutaj jeszcze jest zagranie. Kurde, ale sprytnie, sprytnie, sprytnie. Z powrotem. Król G5 stanie. No właśnie, dzięki temu wieża ma swobodę gry. Wow, ale pozycja. No co tu się wyrabia? Jak teraz twierdzę dalej ustawiać, Krzysztof? Myślę, że skoczek stoi do... Ha, wieża wejdzie na F8. Nie stoi skoczek dobrze. Tak? No dobra, będę musiał się tutaj bronić i zasłaniać. No gramy tak. Ha, puściłem szacha, ale nie, dobrze, skoczek. Z powrotem skoczkiem będę latał. No i skoczek E2. Skoczek E2 z obroną od razu pionka. No tak. I z powrotem. Ha, tutaj puszczam. Tutaj. Chyba tak. Nic chyba nie podstawiam. Aha, jak zagram tu, to mi bije? Przegrywam? O rety. Chyba przegrywam, jak mi bije na E2. Nie zbiła, więc chyba nie przegrywam. Nie wiem, co to za pozycja jest po biciu na E2. Aha, tutaj wjeżdża. A tak? Jak zagram wieża D6, ale sprytnie, ale jeszcze mam taki ruch, ale wymanewrywuje mnie tutaj przeciwniczka niesamowicie. Tak, zagram to tutaj, ten skoczek jest daleko od króla znowu. Wow, ale manewry, a ja już myślałem, że mam remis. No, trzeba być nie lada botem, żeby tu się bronić. O rety, rety, rety. Skoczek na F5. To wieża tam. Ten pionek mi spada, niestety. Nie było łatwo się tu bronić przede wszystkim. Skoczek C2, nie, no to tutaj zagra.
Tak, ewentualnie jeszcze ale wieża F3. I tracę. No dobra, gram tak, ale to już też chyba jest przegrana w takim wypadku. Dokładnie, bo nie mam skoczka na D3, nie mam jak króla odpędzić. Dokładnie tak. To już jest wtopka. Nie ma co grać. No tak, niech będzie. No, król bije, oczywiście. Zagramy tak, żeby tu jeszcze bronić. A, tu już piona postawiłem. Dobra. Ok, to tutaj trzeba się uczciwie poddać. No, moi drodzy, powiem wam szczerze, remis oczywiście tutaj mogłem utrzymać, ten wynik myślę, że nie jest nieistotny, tylko po prostu zaryzykowałem, no ale tak już to bywa. Jestem ciekawy tylko analizy w końcówce, czy to jest, byłem w stanie utrzymać. Na pewno jestem pewny, że dałoby radę to utrzymać. Zobaczymy tylko. Przelećmy szybko debiut w takim razie, tak bardzo, bardzo, bardzo szybko. Jestem tylko ciekawy oceny sytuacji. No tak, zobaczcie, duża przewaga białych, bardzo duża. Czyli nie wykorzystałem tej sporej przewagi. Tylko zerknę, jak wziąłem jeszcze tego pionka. Tak, to jest dobra gra. Wzięcie gońca pokazuje, zobaczymy. Okej, tak, skoczek. No i tu tak, duża przewaga. Wiedziałem, że to jest duża przewaga. Bicie, bicie, bicie. Może inaczej pokazuje. Hetman B3 teraz. Wow. Nie widziałem tego ruchu w tym momencie. Jednak Hetman B3 był fantastycznym ruchem. Bo grożą widełki, grozi wzięcie tutaj, grozi wzięcie tutaj. Wygrałbym tą partię. Nadal przewaga. Wieża C6. No i tu podstawiłem, grając wieża D2. Niestety. A jak trzeba było grać? Na przykład wieża C3. Tutaj, tutaj. No, to takie mocno techniczne sprawy. No dobra, tu podstawiłem. I teraz jestem ciekawy. No tutaj w pozycji mniej więcej. W tej to już nie. Ale ta pozycja jest remisowa, nie do przejścia. Oczywiście, że tak. A zerknę tylko jeszcze na tą twierdzę moją teoretyczną. Czy ta pozycja, mniej więcej ta, pokazuje, że jest niby lepsza czarnych. Ale czy jest do wygrania? Bardzo ciekawa końcówka, no, w charakterze defensywy. No, trzeba było uważać. Komputer, przypuszczam, że białymi by się wybronił. Skoczek F2, tak. I E4 każe grać, co zagrałem, więc jest ok. D2, wieża G8. Ciekawe, gdzie błąd tutaj popełniłem. Wieża G5, król D2. Król D2, wieża G6, bez znaczenia, tak. I król się poruszył. Teraz jestem ciekawy. Król E3 oczywiście trzeba. Król E6. Jak grać? Król D4, skoczek D3. Tak zagrałem. Król F6. Król D5, na aktywność dużo trzeba było grać. No nieźle. No, ale wiecie, król D5 tutaj, E5, tak, król C5, tak wszystko jest oddalone. No nieźle to by trzeba było kalkulować. No tutaj niestety ten ruch chyba był gorszy. Tak poszło. Da się to obronić jeszcze. Skoczek D3, wieża A8. Skoczek F4 to już chyba bzdurka. A skoczek. Skoczek F4. Król D4. No dobra, tak poszło. I skoczek D3. Wieża tu. Aha. I robi się znowu nieciekawie. Oj, teraz to był błąd, jak widać. Król D4 trzeba było trzymać. A faktycznie, słuchajcie. Bo ten skoczek mi tutaj, jak jest blisko skoczek z królem, to tu zawsze będę bronił tego pionka G3. Więc popełniłem teraz błąd, grając skoczek E2.
Dałem szansę wejść królowi, gdy jest związanie. Dobra, to już wiem, skoczek, skoczek nie podchodzę pod związanie, tylko staram się grać aktywnie, aktywnie broniąc się w ten sposób. No nic, ale jestem bardzo zadowolony z tej partii. Partię miałem zwycięską w debiucie, w grze środkowej. W końcówce mogłem brać remis, tak podsumowując. Ale postanowiłem zaryzykować, przegrałem i słusznie, mimo wszystko fajna nauka do defensywnej obrony. Ciekawa sprawa. No nic, dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym bocie i jeżeli macie jakieś sugestie tutaj do gry środkowej, debiutu, końcówki, piszcie w komentarzach. Dzięki serdeczne za uwagę. No i piszcie, jak wam poszło, na jakich poziomach z Bet Harmon. Powodzenia, trzymajcie się, hej!